Witam was, z tej strony Macintosh. Jest dzisiaj ze mną? Ja. Ja, czyli kto? Szaty Arbus. Widzicie? Dzisiaj jest ze mną Szaty Arbus, kiwa wam przy okazji. I gramy dzisiaj w The Binding of Isaac Rebirth, ale dość ciekawy odcinek się zapowiada, ponieważ będziemy grali jak? Razem. Czyli to się nazywa? Multiplayer. Nie, co-op, ale byłaś blisko. Byłaś blisko. Niedoświadczony gracz zawsze jest z tym padawanem w czasie nagrywania. Jesteś padawanem. Nie spróbuj mnie zabić, bo będziesz grała sama. I nagrywała. Dobra, słuchajcie. Właśnie, to jest mały problem przy okazji nagrywania z kimś. Ze względu na to, że Uszata gra na moim cyborgu Rumble. I gra go rozpoznaje, ale nie możemy przypisać do niego żadnych klawiszy. Co oznacza, że musiałem go sfejkować przy użyciu dodatkowego programu i jest wykrywany jako pad od Xboxa 360, tak jak powinien być wykrywany. Ale będziemy mieli za każdym razem przy nagrywaniu, przy uruchamianiu gry, będziemy mieli właśnie komunikat, że pad nie jest rozpoznany, etc., etc. Dobra, moi drodzy, zaczynamy nowego runa i już postanowiliśmy wcześniej, bo trochę sobie potestowaliśmy, jak to będzie wyglądało, że zagramy normalnego runa Isaaciem. Spróbujemy dojść jak najdalej będziemy mogli. I witamy. I jesteś zwykłym dzieciakiem, trzeba przyznać. I teraz możesz jeszcze na chwilę zniknąć, żebym wytłumaczył wszystkim, jak to działa. Słuchajcie, to działa w taki sposób, że kiedy Uszata... Tak. Tak, naciśnie przycisk start na padzie, czy to gracie na Xboxie One, czy to gracie na PlayStation 4, czy to gracie na PC-cie, czy to gracie na Nintendo Wii U, ale o wersji Wii U lepiej nie mówmy, prawda? No, także słuchajcie, jeżeli naciśniecie start na padzie drugim, który jest oznaczony jako drugi gracz, wówczas jedno nasze serce zostaje zabrane, znaczy się głównemu graczowi, czyli w tym wypadku mnie, zostaje serce zabrane i przekazane dzieciaczkowi, czyli tobie. Tak. Tak. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że... O, mamy kostkę pięciościenną. Nie, dziesięciościenną, czyli rerolującą przeciwniku. Pokażemy, jak to działa, czy rerolujemy ją od razu i nie tracimy reroli na kostce sześciościennej. Co? Dobra, kręć. Kręcić? Dobra, to kręcimy kostką sześciościenną i... Gemini! Także mamy takiego małego przyjaciela od razu. Tak, mamy takiego małego, słodkiego przyjaciela. I jeszcze co trzeba powiedzieć o tym, jak zachowują się dzieciaki, czyli drugi gracz w czasie tych runów. Zachowuje się on następująco. Po prostu wszystkie nasze statusy są przekazywane i dziedziczone przez dodatkowego dzieciaka, czyli w tym wypadku przez ciebie, prawda? Tak. Czyli mamy wspólną siłę, wspólne rodzaje łez. To znaczy, że jeżeli ja mam Brimstona, to ty masz też Brimstona. Tak. No. Także, słuchajcie, będziemy próbowali coś tutaj ugrać. Wow, zabierasz go szybciej ode mnie, gratuluję. To. Nie mogę podnosić rzeczy. Tak, ty nie możesz podnosić rzeczy, co możesz powiedzieć na głos, głośno. Uwaga, nie mogę podnosić rzeczy. Tak, nie możesz podnosić rzeczy. Czego jeszcze nie możesz podnosić? Przedmiotów? Przedmiotów, nie możesz... W sensie, pick-upów. W ogóle nie może dzieciak, czyli drugi gracz, nie może podnosić pick-upów. A co jeszcze ważniejsze, nie może podnosić życia. Jeżeli ty masz połowę życia, to wtedy... Bo mam połowę życia. No, połowę życia. To wtedy ja muszę zebrać... wtedy ja muszę serducho zebrać, żeby tobie je przekazać. Spróbujmy to zrobić w taki sposób, że tak to zadziała. I normalnie wszystkie inne rzeczy, które w Isaacu znacie i lubicie, są też tutaj. Tylko, że w wersji na dwóch graczy. I nacisnęłaś przycisk i nie zobaczyliśmy, z kim walczymy. Ale walczymy z monstro, więc nie jest źle. Przy okazji... Przeciwnicy nie fokusują się tylko na mnie, tylko również na tobie. Trzeba to zaznaczyć, bo jesteś drugim graczem, więc gra widzicie jako żywą istotę, którą trzeba zabić. Ta gra cię nie kocha.
Ona nikogo ona nie kocha. Ona nigdy mnie nie kochała. No to wiem, grasz w normalnego Isaaca, to tym bardziej cię ta gra nie kocha i pokazujesz mi, jak bardzo Florian zepsuł grę swoim dodatkiem pod tytułem Eternal Edition. Po prostu... Ile razy widzę ciebie próbującą coś tam ugrać, to naprawdę boli mnie, jak bardzo można było zepsuć tą dobrą grę. Poza tym Czarny Monstro, czyli coś, co u ciebie akurat w Eternal Edition w oryginalnym Isaacu nie występuje, czyli monstro, który nie skacze do góry, dodajmy do tego. O! Dlaczego nie mamy jeszcze jednego pomieszczenia? Wtedy mielibyśmy reroll gotowy. Dobra, trudno, bierzemy boksa i to się przydało. Dobra, mamy Petrified Foop, mamy The Devil, dużo rzeczy się tutaj przydało. I teraz pytanie, gdzie by było ukryte pomieszczenie? Na pewno ukrytego pomieszczenia nie będzie tu na dole, z prostej przyczyny. Na lewo od niego byłby boss room, a przy boss roomie nigdy ukryte pomieszczenie się nie spawnuje. Więc spróbujmy tutaj. Z tego względu, że istnieje taka możliwość, że tutaj będą przeciwnicy i policzy nam to jako wyczyszczone pomieszczenie, ale nie policzyło, więc idziemy dalej i strzelam, że tutaj będzie drugie ukryte pomieszczenie. Strzelam. Nie było. To nie wiem gdzie. Nie, widzę gdzie może być. Może być tu u góry, nad tym pomieszczeniem z serduchem. Ale nie chce mi się iść, więc idziemy, słuchajcie, na następne piętro. I pytanie, ryzykować życie dla tej tabletki, czy nie? Nie, bo i tak mamy mało. No, a ja będę lamić. No, nie jest powiedziane, że będziesz. Po prostu... Już jest. Już jest, już powiedziałaś, tak? Już chcesz uzmysłowić wszystkich, że nie jesteś prograczem w Isaaca. I nie podchodź do czarnych sassy longlegs, bo one wybuchają po zniszczeniu. Je trzeba z daleka, że tak powiem, niszczyć. Jak zresztą zobaczysz, co zrobi Gemini. A, czyli to jest zwykła wersja, bo ciężko jest rozpoznać sassy longlegsa czarną wersję od zwykłego czarnego sassy longlegs. To nie jest dobre. To jest technologia, moi drodzy, 0.5. To jest gorsze niż technologia 1 i o wiele gorsze niż technologia 2, więc rerolujemy to. Dostajemy How to Jump. Akurat How to Jump może nam się czasami przydać, żeby na przykład zaoszczędzić bombę, ale mamy albo zrobić coś takiego. I teraz dla wszystkich, którzy twierdzą, że How to Jump jest gównianym przedmiotem. No nienawidzę cię, gro. To jest ciężkie do zrobienia z tego względu, że trzeba iść w kierunku, w którym chcemy skoczyć. I często gra po prostu nie łapie, jak daleko chcemy skoczyć. Plus nie można puszczać klawisza kierunkowego w momencie, kiedy skaczemy, bo nasz skok nie będzie aż tak daleki. Czy tu będzie ukryte pomieszczenie? Oby było, bo wtedy zaoszczędzimy klucz. Nie będzie, więc zmarnowaliśmy bombę. How dare you, game? A tego pana nie lubimy ze względu na to, że ma psychiczne łzy i przy okazji jest psychiczny. Jak większość przeciwników w tej grze, prawda? Prawda. Dobra, zajmij się pająkami, tylko proszę cię, nie zgin. Chociaż czerwone serce zginęło. Dobra. Daj mi... Nic nie szkodzi. Pamiętaj, że możesz w każdym momencie się wskrzesić, jak na przykład teraz. I teraz jesteś... Klaunem. Nie, to jest bałwanek. Ty faktycznie, to masz. I zabrałaś mi mojego Spirit Heartsa. Oh. Czyli... Oznacza to, że... Babies, że dzieciaki... Zawsze zabierają ostatnie serce, które znajduje się na moim naliczniku głównego gracza. No to już jedną rzecz mamy, słuchajcie, wyjaśnioną, w jaki sposób dzieciaki Kurde, gro, akurat teraz to... W tym momencie to w złym momencie to dałaś. Dobra. Słuchajcie, jeszcze odnośnie dzieciaków. Tak jak już może wcześniej mówiłem, bo blokowywaliśmy dzieciaki. Dzieciaki dzielą się na dzieciaki takie, jak obecnie mamy, czyli dzieciaki zwykłe. Czyli tak naprawdę one tylko różnią się od siebie wyglądem.
oraz dzieciaki specjalne, jak na przykład Begotten Baby, Beheaded Baby, Glitch Baby, tam jeszcze kilka z nich odblokowaliśmy w czasie wcześniejszych ranów. I słuchajcie, to nie było fajne. Dobra, idziemy walczyć z bossem, pamiętając, że mamy tą wspaniałą rzecz zwaną kartą diabła, a karta diabła oznacza, że mamy do wykorzystania jednopokojowego księgę Beliasza, jednopokojową księgę Beliasza. I zobaczcie, jak szybko nam tutaj i sprawnie poszło. Teraz pytanie, czy otrzymamy, nie dostaniemy dealu z szatanem ze względu na to, że ty umarłaś, czyli jeżeli ty masz czerwone serca, to liczy to tak, jakbym ja otrzymywał obrażenia. Jeżeli nie masz czerwonych serc, to wtedy nie liczy obrażeń. Prosta piłka. Pentagram. I trzeba by było spróbować jedną rzecz. Jeżeli znajdę jeszcze jednego Spirit Cardsa, ty spróbujesz się zdezaktywować i aktywować ponownie. Jeżeli gra da ci Spirit Cardsy, dużą ilość. Właśnie, na przykład teraz mamy sporą ilość Spirit Cardsów i Blank Carda mamy. Dobra, spróbuj się zdezaktywować i zespołnuj się na nowo. Masz tylko jedno serce, właśnie. Czyli dopóki nie umrzesz, tak naprawdę nie będę brał tych dwóch serc. Rozumiesz, o co chodzi? Że myślałem, że w tym momencie tobie gra przydzieli dwa serca, a mi tylko jedno. Więc kolejna rzecz, której się nauczyliśmy w czasie tego rana. Co to jest? Blank card, card mimic. Nie wiem, co to robi, ale spoko. Dwa pomieszczenia jeszcze powinny tutaj być. Co oznacza, że przerolujemy tą kartę na coś innego i de facto znowu tylko jedno pomieszczenie. No nie, 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 nie. Ta gra mnie nie lubi. Wow. Dwukropek D. Może tak powiem. I teraz też inne moje pytanie. Oj, uważaj, 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 bo to będzie się na ciebie ślizgać. Taka śliska sprawa, że tak powiem. Haha, taki żart. Dobra. Rozwalamy kupy z tego względu, że mamy Fertilized Poop jako trinket. Tak, na to liczyłem. Uciekaj, 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 gruby pająk. Będziemy mieli, co prawda stracimy Spirit Cardsa, ale możemy go sobie odkupić. Więc mnie aż tak to bardzo nie boli, ale... Ale mnie tak. A nie. Ciebie nie boli, bo ty latasz, więc tobie gra nie liczy, plus jesteś tak jakby dodatkowym entity, którego nie rusza. Dobra. Użyjmy i kurczę, dlaczego nie mamy 15 centów w tym momencie. Ale wiecie co możemy zrobić? Znowu to robię. Nie mam bomb. Dobra, nie mogę kupić, bo jak kupię bombę, to będę miał 2 centy. Rozumiesz, o co chodzi? No, więc... Trudno, jak będą klątwy, to by tylko nam zapobiegało, żebyśmy nie mieli klątw. Więc będziemy mieli klątwy po prostu, więc idziemy na następne piętro. I tyle. I tyle, wskakujemy. I od razu wam mówię, od razu wam mówimy we dwójkę, że nie będziemy walczyć z ani z Blue Baby, ani z Antychrystem. To jest... Ciągniesz. Wiem, ja ciebie ciągnę, bo jesteśmy na jednym ekranie. Uciekaj, 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 uciekaj. Jesteśmy na jednym ekranie, moi drodzy, co oznacza, że tak de facto drugi gracz jest uzależniony od pierwszego. Spróbuj ich zniszczyć. Tylko nie daj się zabić przy okazji. Dobra. Aj. Zginęłaś. Dobra. Dobra, jesteś teraz... Czymś zwykłym. Łap. Dobra, niszczymy je, próbujemy je zniszczyć, właśnie, i to jest też kolejny problem, że ja ciągnę tak naprawdę pierwszego gracza, to znaczy jeżeli nie drugiego gracza, jeżeli nie znajduje się on w tym ujęciu ekranu, który widzimy, no to niestety, ale muszę, wtedy ja ciebie ciągnę, prawda? I to jest czasami troszeczkę chamskie, tak jak na przykład przed chwilą widzieliście, że to kosztowało nas twojego Spirit Cardsa. Mamy tabletki, więc je sobie pominiemy.
O, Bloodbank, tylko że w tym momencie Bloodbank nie za bardzo mnie satysfakcjonuje. Nas satysfakcjonuje. Idziemy w tą stronę. O, nie, nie, nie. Trzymaj się z dala od tych fioletowawych, bo one strzelają właśnie w kółko. I może być problem. I jeszcze jedna ciekawostka, jak zapewne widzicie na temat dzieciaczków. Za każdym razem, kiedy dzieciaczek zginie, zostaje on usunięty z puli i spawnujesz jako nowy dzieciak. Bo jeżeli teraz byś się na przykład zespawnowała, co możemy zaprezentować, to w dalszym ciągu jesteś tym samym dzieciakiem. Mhm. Także chodzi tutaj bardziej o to, że śmierć gracza pierwszego nie śmierć gracza drugiego nie każe pierwszego aż tak bardzo, każe, w jakimś tam stopniu każe, wiadomo, ale nie jest aż takie złe. Polisimo Femis, możesz się zdespawnować, zdespawnuj się, serio, bo nie walczyłaś nigdy z tym bossem, bo to jest boss z Rebirtha, a ja sobie z nim poradzę bez żadnego problemu, bo to jest mój ulubiony boss, właśnie. Tylko zawsze zapominam o tym, że on czasem lubi strzelić w cztery strony albo trzema takimi kulkami, właśnie w cztery strony, w osiem stron. Więc deal z szatanem na pewno już nam przepadł. Możesz się zespawnować. Speedball, speed shot, speed i shot speed upgrade. Więc strzelamy troszeczkę szybciej. No i przy okazji zadajemy większy damage, bo mamy... Bo mamy, że tak powiem, większy damage per second. Kto berwał? Ty czy... We dwójko berwaliśmy. Fajnie. Gro, daj mi mapę. Gro, tfu, daj mi... Ile centów? 2 i 5, 7 centów. Gro, daj mi 7 centów. Proszę cię. Tu jest jeden, co prawda, ale ten jeden cent... Za bardzo nam nie pomoże. I szukamy tego pomieszczenia. Co prawda jeden rilo uciekaj. Właśnie. I rozwalamy tego pana. Au. Dobra. Teraz od dołu, dokładnie w taki sposób. Idziemy tutaj. Quadshot. Czy lubisz grać quadshotem, moje pytanie? Nie lubisz grać quadshotem, więc rerolujemy. Burnt onion. Toxic Tears Aura. Tak. Toksyczne łzy. W sumie to był dobry pomysł z twojej strony. Gratulujemy. Teraz idziemy w dół, czy idziemy? Idziemy w dół. Zwieźmy całe to piętro. Zajmij się tym na dole. Zajmij się tym na dole, bo on będzie spawnował pająki. A ty możesz latać, więc ty masz o tyle dobrze, że możesz uciec tym pająkom. Tam, gdzie one cię nie dotkną, a ja mam gorzej, bo ja jeszcze latać nie mogę. Jeszcze. Bo to się, wiadomo, może zmienić w każdym momencie. Ale w takich sytuacjach, słuchajcie, widzicie, jak bardzo pomaga drugi gracz. Ponieważ ja nie mogę latać, nie mogę się gdzieś tam dostać, a ty możesz. Więc dzięki temu, że tak powiem, jesteśmy na ogromnym plusie. I idziemy sobie teraz tu jeszcze. O! Akurat tych przeciwników znasz na 100%. To są podstawowi przeciwnicy z oryginalnego Isaaca i idziemy... Idziemy tutaj. I tutaj. I kurczę... Przepraszam wszystkich, którzy czekają na upgrade sklepu. W tym mnie, bo ja też czekam na upgrade sklepu, ale... No, po prostu nie da rady. Bez treasure mapa, jeżeli jest już nam dany, to jakoś sobie nie wyobrażam dalszego runu. Z tego względu, że, no wiadomo, treasure map może nam dość mocno pomóc. Zabierzmy sobie to serce i schodzimy na kolejne piętro. Ten odcinek może być troszeczkę wolniejszy niż zwykle, ale to ze względu na to, że gra, kiedy gramy w dwie osoby... O, Curse of the Lost, fajnie, nie widzimy mapy. Czyli idziemy najpierw w prawo. Pamiętaj... zginęłaś. Co tam było? Nawet nie widziałam. Wypluł na ciebie pikaka. Myślałam, że go więc zniszczyłeś. Na razie... Nie, nie zniszczyłem go, nie zdążyłem. Nie spawnuj się na razie, bo nie mamy pełnego życia.
a obawiam się, że ono może nam się, kurczę, przydać w najbliższym czasie. Szczególnie, że wiadomo, nie wiadomo co nas czeka za rogiem, a ta gra jest nieprzewidywalna. Cent. Nienawidzę cię, gro, wiesz? Dobra. Głowy kiperów. Z tym to już w ogóle byś nie chciała walczyć. Tak bardzo nigdy ich lubisz. Nie. Poza tym, jeżeli zauważyliście, to dzięki Toxic Aura Tears nasze łzy przelatują nad kamieniami. Nie trafiają w nie, jeżeli widzicie. Ponieważ są na troszeczkę wyższej trajektorii. To się chyba po polsku nazywa trajektoria. Bomba za bombę niekoniecznie, więc idziemy sobie w prawo. A teraz to by się serio przydał item room, gro, halo. Ziemia do Isaaca, item room. Item room, halo. Halo? Czy ktoś jest po drugiej stronie? Halo, halo, Mietku. Czy ktoś jest w stylu? Nie wiem, tym razem miałoby zadziałać. Tak, tym razem miałoby zadziałać, mam taką nadzieję. Możesz się zespawnować. Witamy z powrotem. I nie wiem, czym jesteś. Czymś smutnym. Jesteś smutnym dzieckiem. Na całe szczęście ty możesz latać. Więc kongolinerzy nie będą dla ciebie już takim problemem. Idziemy w prawo, idziemy bliżej nich. Nie, 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 nie. Rosary Bit to nie jest dobry trinket. Chociaż fajnie, że wypadł. I znaleźliśmy bossów. Niby fajnie, ale z drugiej strony... Wiecie. Straciliśmy tak de facto połowę naładowania kostki. Nie, przepraszam. 4/6 to będzie, jak podzielimy na 2, 2/3 naładowania kostki przerąbaliśmy tylko dlatego, że nie znaleźliśmy odpowiedniego pomieszczenia na czas. I jest to czarny husk, więc on będzie pluł. Uważaj na niego. I będzie też spawnował bomb muchy. To jest największy jego problem, ale nie najgorszy. Nie jest to... przepraszam. Nie chciałem tego uczynić. O, w mordę. Zginęłaś, ale... Możesz powrócić z połową serca. Albo... Czekaj, zdespawnuj się. Ciekawe, czy to teraz zadziała. Spróbuj jeszcze raz. O, tak. Jak zginiesz, to przynajmniej zadasz obrażenia. Tak. Old Bandage. HP upgrade. Tylko kurczę, dlaczego go nie wypełniło? To ja się pytam. No ale okej, teraz jesteś dzieciakiem, który nic mi nie przypomina. To jest pewnie nawiązanie do jakiejś innej gry, ale ja go nie łapię. Nie wiem, czym możesz być. No ja wiem, może to jest nawiązanie do It Munchies albo do jakiejś takiej gry. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Chciałem powiedzieć, żebyś uciekała. Dobra. Gro, rozpuszczasz nas. Tylko nie będziemy mogli wziąć ze sobą kostki sześciościennej. Co to jest? To jest tabletka Forget Me Now. A, no tak. Która sprawia, że przerolujemy całe to piętro. Tylko, że stracimy kostkę sześciościenną nieodwracalnie. A no. O, zginęłaś. Oni wchodzą na kamienie? Oni łażą po ścianie. Oni nie chodzą ale po kamienie. Ale to były kamienie. Myślałam, że dojdą do kamieni. Nie, oni łażą po ścianie, więc jest zupełnie inna powierzchnia. Kamienie są na ziemi. Na ścianie nie ma kamieni. Spróbuj się zespawnować, zobaczymy co to da. A, zabierzesz mi... Wyglądasz przerażająco. To się opłaciło. To się nawet bardziej niż opłaciło. I okej, okay, będziemy teraz czyścić kolejne pomieszczenia z tego powodu, że za 4 pomieszczenia będziemy mieli rerolla. Ale żeś go po prostu tutaj wzięła i kurzyła i dwie bomby za... To się opłaca. To się nawet bardziej niż opłaca. Jedna bombka, druga bombka. Czyli dwie bomby, zyskaliśmy sporo bomb. I teraz dwie bomby, żeby wejść do tego pomieszczenia. Które jest pokojem Isaaca. Gro, bardzo fajnie to zrobiłaś. Nie potrzebuję pełnego życia.
ale możemy zejść do Crawling Space'a. Może lepiej się schowam. W Crawling Space'ie nic się tobie nie dzieje. Ty latasz w dalszym ciągu, ale jak chcesz się schować, to spoko. I dostajemy... Dobra, bierzemy anemię. Toksyczna krew. To znaczy, że jeżeli oberwiemy, to będziemy zostawiać za sobą ślad z krwi. Jeżeli ty oberwiesz, to prawdopodobnie też to działa. Możesz się zespawnować ponownie. Szkoda. Nie będę ryzykował życia. Dobra. Dobra. Au, oberwałaś. Tak, zostawiasz ślady krwi. Więc super. Dobra, pytanie ze 100 punktów. To ja zejdę w dół, bo mi się myli. Wow, prawie że się oberwała. No, nieźle rozegrane. Niż zielonych. Z czerwonymi sobie poradzimy. Zieloni są gorsi. Ja mam odwrotnie. Ty masz odwrotnie. A, no tak, nienawidzisz czerwonych. Ale powiem ci, że AI zostało troszeczkę w tej... O, dziękujemy, gro. O, mamy pełną kostkę sześciościenną. Teraz tylko pamiętać, gdzie do cholery jasnej trzeba iść. Pamiętasz? Nawet nie wiem, gdzie chcesz iść. Do item roomu. Chyba było w dół? Nie. W dół? Dlaczego nie? Broken Ankh? Broken Ankh działa jak połączenie. Ale to jest trinket. Broken Ankh działa w taki sposób, że to jest tak jakby połączenie Ankha i... plop. The Piper. To jest połączenie Ankha z Guppy Scholar. Może ci pomóc, ale nie musi. Czyli może cię wskrzesić, ale niekoniecznie musi. Więc nie za bardzo. Mamy przy okazji plopa, więc kolejne coś na ekranie, żeby nie było. Idziemy w dół w takim razie. Wow, to jest naprawdę intensywny run, muszę wam powiedzieć. Bo zupełnie inaczej się gra w dwie osoby niż w pojedynkę. Uwaga, challenge room. Ustaw się na skraju, tu w tym miejscu. W tym miejscu najlepiej. Pokazuję ci na monitor... Kurwa, dlaczego dead cut? Teraz będę musiał uważać... Żeby go nie wziął. Żeby go nie wziął. Ciekawe, ale... jak to będzie, jakby to było... Z dead cutem? Będziesz zabierać jedno życie, bo tak to działa. No, zabierasz jedno całe życie i... Leć ze mną. A właśnie, jeszcze mamy anemię, więc... Teraz ja zostawiam krwawe ślady i teraz nie wziąć dead cuta. To jest dobre. Dziękuję. Wal się, gro, co? Dziękuję. Właśnie, mamy to, mamy mapę, więc możemy przypuszczać, gdzie są jakie pomieszczenia. Dzięki temu możemy w miarę stosownie... O, teraz tobie to nic nie robi, nie przyciąga cię. Uważaj na te latające tegesy. Akurat ciebie czerwony creep nie dotyczy, bo ty latasz, tak? Tak. Więc tobie nic nie robi. Idziemy w tą stronę. Lataj w kółko. Biegaj i nigdy w tym samym miejscu, co ja. O. Była tylko jedna matka. Dobrze wiedzieć. Oh my god. Za mną, w dół. Może po prostu zniknę. Nie. Zrób to jak prawdziwy mężczyzna, nie jako... A nie, czekaj. Sorry. Bomb muchy, uważaj na to. Ale zostawiłaś po sobie serduszko, zobacz jak miło. Możesz się zespawnować, jak tylko wyczyszczę to pomieszczenie, spawnuj się. Może taki to był dzieciak. Jesteś bandażówką. Nie wiem co robisz, ale poszliśmy w dobre miejsce, tak jak przypuszczałem. Super. Byk. Byk? Cokolwiek on robi. Nie, byka nigdy. Duży damage upgrade. Krew zbawiciela. Pójdziemy w tą stronę tylko po to... Czekaj, podleź do niego i niż go od boku. Właśnie, bo to jest Brimstone Spider. I słuchajcie, jesteśmy w dość korzystnej sytuacji, że tak powiem. Mamy sklep, mamy też 8 centów i boss jest na samym dole na końcu. Raz, dwa, trzy, cztery,
I boss będzie piątym, czyli mamy naładowanie na walkę z bossem. Jedno naładowanie, bo możemy sobie po prostu policzyć. Oberwałaś. No niestety. Ich nie można zniszczyć. Czekaj, gdzie jestem? Okej, okay, już wiem. Ich nie można zniszczyć, pamiętaj, że oni są niezniszczalni, te takie... O, to pluje, uważaj. Za każdym razem, kiedy ty strzelasz, to próbuje pluć. Na razie się nie spalnuj, bo musimy uzupełnić zdrowie. Chociaż... Chociaż, szczerze powiedziawszy, nie mamy zdrowia. No dobra. Szkoda. Twoje ulubieńcy też z oryginalnego Isaaca. Nie martw się, tutaj mają naprawione AI. A nie takie jak w wersji Floriana popsute. No matko, też. Katorga. To jest Katorga, tak. To jest akurat osoba, która może wam powiedzieć o Eternal Upgrade'zie więcej niż ja. Ale głównie więcej złego niż ja. Bo ja po prostu nie miałem czasu, żeby zapoznać się z... O, będziesz miała połowę życia, jak dobrze pójdzie. Albo więcej, jeżeli coś wypadnie z tych kup. A istnieje taka możliwość, że wypadnie. Nie albo wypadło. Nie. Chcesz połowę serca, bo chociaż będziesz na jedno uderzenie, a możesz nowego dzieciaka jakiegoś wnieść. A, wróciłaś tym samym dzieciakiem. Czyli się nie usuwa z puli. Nie usuwa się z puli. Monstro 2. Nasz przyjaciel Monstro 2. Trzymaj się najdalej od niego, nie stój na bokach, bo będzie okładał cię brimstonem. I to jest... O, uważaj, 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 uwaga. Dobra. Chodzi o to, że ty możesz go okładać jako dodatkowe, a ja przyjmuję na siebie cały... Tak. ...impet walki z nim. Dobra, to tak... Au! I dlaczego ja dostałem serce? Z tego, że... Że oberwałem. Czy my mamy coś, o czym ja nie wiem? A może ten, a może... Może ten dzieciak. Nie dzieciak. Może to daje mi... ta anemia. To. Bo w sumie... nigdy nie testowaliśmy, nigdy nie testowałem aż tak bardzo anemii na innych postaciach niż na Łazarzu, bo nie. Albo coś jeszcze. Działa w jakiś dziwny sposób, o którym nie wiem. Możesz się zespawnować. Witajcie. O! Twoje łzy są trochę mniejsze. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że masz samonaprowadzające łzy? Czy ja wziąłem... Aha, to był upgrade życia. W sumie upgrade życia by się przydał, dlatego go wziąłem. Dobra. Pytanie za 100 punktów. Co będzie w sklepie? I gdzie poszukamy ukrytego pomieszczenia? Tu po lewej mogłoby być... Tu na dole mogłoby być. Teraz pytanie, czy tu na dole mogłoby być. Znaczy, po prawej od tamtego pomieszczenia. Sprawdźmy to. Mhm. Było. Dlaczego 3 centy, a nie 5? Gro. Dobra, uciekaj. Prawie nie zauważyłam. Tej bomby? Tak. No to już zauważyłaś. Mówię, uciekaj. Dobra, idziemy do sklepu. I to jest grid. O nie. Strzelamy przez skały, pamiętaj, że możesz ukryć się w skale i tak układać wszystkich przeciwników, bo mamy Sadoniona i coś jeszcze mamy. A, krew Zbawiciela, więc tak naprawdę mamy dość duży damage upgrade. W ogóle też ciekawi mnie, co się stanie, jeżeli ciebie trafi, bo pamiętamy, że Grit, jeżeli trafia w gracza, to wypada z nas kasa. A ty nie masz kasy, więc bierze to z mojej puli kasy, czy... Może wcale nie bierze. No, czy może wcale nie bierze. Nie wiem, nie chcę tego próbować na... sobie, ani na tobie. Tu już wzięliśmy wszystko. Dobra, idziemy niżej. Jeszcze niżej. Cały czas utrzymując się na czerwonych sercach, bo jakoś ze Spirit Heartsami nam nie idzie. I Star Heartsami. Ogólnie nie idzie nam z sercami zabezpieczeniowymi, ale idzie nam dobrze. Powiem, że stabilnie, żeby nie zapeszyć. Dobra, Arcade Room. To pół serca jest wspaniałe. Dobra, możemy zagrać raz. Trzy razy możemy zagrać. Nie wiem, co to mi daje. W ogóle jakie mamy itemy?
tych wszystkich itemów jedyny albo ten, albo Old Bandage to daje. Nie wiem. Ale wydaje mi się, to zawsze wypada za pierwszym razem, kiedy uruchamiamy nie anafilaksję, tylko tylko... Anemię? Anemię. Idziemy tutaj. Uważaj, bo oni strzelają. Znasz ich chyba. Dobra. Uwaga, dobra. I w ciebie też celują, co jest bardzo fajne, bo możesz służyć za przynętę dla przeciwników. Aha. Sorry, że to mówię, ale możesz być dobrą przynętą. I okej, dostaliśmy bombę w nagrodę. Może być... Idziemy tutaj. O nie, uciekaj. To są ci, co skaczą. Biali nie potrafią skakać. Albo latać. Nie wiem, który z tych dwóch. Tańczyć. Tańczyć? Kto umie tańczyć? Czarni. Uwaga. Właśnie dlatego mówię uwaga. Au, teraz ja wlazłem. Wow, naprawdę jest więcej do ogarniania przy okazji dwóch graczy. Pamiętaj, że czaszek nie można zniszczyć. Naszym celem są muszyska, które zginęły bardzo szybko. Bardzo śmieszne gro. Haha, bardzo śmieszne. Seriously. I jest item. Dobra, rozwalaj ta mucha. Ten cholerny. I teraz właśnie. Uciekaj, bo to są moje ulubione leniwe duchy, które nie za bardzo lubią współpracować. Nawet jeśli ma się decent damage, to zanim one się pojawią, to mija trochę czasu. Dobra. Nie! To jest tuż do powiek, czy coś w tym stylu, matki, i sprawia, że czasami przeciwnicy stają po naszej stronie. Chyba cień do powiek. Albo cień do powiek, nie tuż wiem. Tuż do rzęs. Nie. Cień do powiek. Aha, cień do powiek, no chyba, że. Po to się przydajesz w takich momentach, żeby mi naprostować, jak się co nazywa. Anyway. Nie, z tego powodu, że to może... Mitra. Mitra jest dobrym przedmiotem. Boss będzie u góry. Góra. Boss będzie u góry. Uwaga na bombę. Otwórzmy to kluczem. Z tego powodu, że... Może tak, a nie inaczej. Dobra. I tu nie ma bossa. Tu jest sklep. Możemy kupić obydwa i jeden przerolować. Czy damy radę przerolować? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Damy radę, tylko pytanie, czy boss room będzie taki? Dobra, weźmy baterię 9-woltową. A, i możemy od razu przerolować. Dobra. The jar nam się nie przyda, więc przerolujmy go na coś innego. Kompas plus mapa. Life is good. After 60. Dobra, mamy penetrujące łzy, więc jeżeli okładasz ich nawet z przodu, to nie ma większego problemu. Dobra, będziemy szli walczyć z bossem. Akurat... Z matką? Nie! Jesteśmy w głębinach, nie jesteśmy... Nie, czekaj. Jezus, zawsze się mylę. Nie, dobrze powiedziałaś! Będziemy walczyć z matką tutaj. No to są głębiny. To są głębiny. Jezu, tak szybko już zeszliśmy do głębin. W sumie to tak. Ciach. Ale po cholerę ja tu idę, skoro i tak kostka 6-7 na nic nam się nie przyda. Oh well, dobra. Nieważne. Idziemy walczyć. Ty walczysz. Ja walczę. Dzięki ci, że się... Że tak bardzo nie chcesz walczyć z matką. To jest najprostsza walka. I serio, prostszej matki nie ma niż ta... Tak, za każdym razem jak oberwiemy od tej, za pierwszym razem po oberwaniu od kogokolwiek, jak włącza się nam anemia, to wówczas też dostajemy serducho. Co jest miłe, miłym dodatkiem, że tak powiem, i rzeczą, o której nie wiedziałem, ale... O, super. Reaguje na Gemini'a.
reaguję na niego tak jakby był mną, czy w sumie jest ze mną połączony tempowiną, więc można powiedzieć, że jest mną. Ergo matka dobrze reaguje na niego. O. Dobra. Tutaj. Góra. Tutaj. Dół. Boki. I gin. Jeszcze deal z szatanem. Dobra. Spawnuj się. Bo może to być Krampus. Czyli coś dla nas. Jedno serce za zombie baby'ego. Dodatkowo mielibyśmy muchy. Damy radę na takiej ilości serc. Tyle wam powiem. Rotten baby infested friend będzie wypluwał nam muchy dodatkowe. I tak jak już mówiłem wcześniej, nie będziemy walczyć ani z antychrystem, ani z blue baby'em. Więc idziemy w dół. Miniboss. Czyli z minibossem pójdziemy walczyć. Zajmij się właśnie krypciami. Czy też nabami. I okej. Okej. Jest dobrze. Jest nawet bardziej niż dobrze, ponieważ muchy... Dobra, ukryj się, ukryj się, ukryj się. Ja spróbuję po tej stronie zostać. Diglety na mnie straszne. Schodzimy walczyć z minibossem, którym jest Sloth, więc raczej nie będzie nam sprawiał problemów, bo Sloth... Nie wiem, jak ty czujesz Slotha? Ujdzie. Ujdzie. Są gorsi. Envy. Tak. Envy jest twoim... I jeszcze dostaliśmy Diabła, super. Czyli będziemy mieli jeszcze upgrade siły do walki z... O, właśnie. I teraz jest mały problem, bo jesteśmy na piętrach właśnie. Gdzie ty obrywasz... Zespałmy się. Na tych piętrach obrywamy za jedno serce, więc... Jesteś... jesteś specjalnym dzieciakiem. Dobra, jesteś cyborg baby, czyli od czasu do czasu strzelasz właśnie... To jest właśnie to, czego nie wzięliśmy. Czyli to jest technologia 0.5. Tak, 0.5. Nie nazywaj tego pół, bo nie zasługuje na nazywanie tego połówką. O kurde. Dobra, w razie czego mamy 5 bomb i jesteśmy w stanie tu wejść. A właśnie, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Czy tutaj nie będzie, aby czasem nie będzie ukrytego pomieszczenia? O, szlak. Zginęłaś. Ale dajesz za każdym razem serce. Dotknął cię ten. Witam pana. Witamy pana. Możesz się zespawnować, bo mamy pełne życie. Żegnamy pana. I teraz to się przyda. Eve's Deadbeard. Zauważyłem jedną rzecz. Dzielimy na spółę wszystko. Czyli w tym będziemy też dzielili działanie trinketów. Z racji tego, że już kup ani innych rzeczy nie będzie, więc Petrified kup jest nam po prostu niepotrzebne. A Eve's Deadbeard Food, czy jak to się tam nazywa, czekaj. Eve's Beard Food sprawia, że jeżeli raz oberwiemy, aktywuje się ten ptaszek, którego Ewa ma przy sobie. Który jest on minimalnie słabszy od oryginalnej wersji. Z tego względu, że to nie jest przedmiot, tylko to jest trinket, tak? Co my mamy tutaj? Justice. Może być. Idziemy w dół. Nie mamy niestety niczego, żeby tutaj jakoś to ugrać. Idziemy walczyć z bossem. Loki 2. Zajmij się jedną połówką, a ja zajmę się drugą. Zajmij się tamtą, która uciekła. A ja zajmę się tą drugą. O, oberwałem. Dobra. Każdy z nas zajmuje się jedną połówką, co... Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra. To jest moja połówka akurat. Chociaż cholera wie, która jest kogo połówka. Au! O nie! O nie, 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 nie. Dobra, została jedna. Uważaj. Albo ja muszę uważać, bo za chwilę tutaj pierdyknę w kalendarz, bo... A ty razem ze mną. Z tego względu, że... Jestem na jeden cios. Ja zapomniałem, że nie mam... Że nie mamy tego. Opłatka. Dobra. Zginął. Ale wiesz, co nam dał? Upgrade wszystkich statusów. I pełne życie przy okazji.
I przy okazji jesteśmy też więksi, bo to jest jak ona się nazywa, ten muchomorek jest nawiązaniem do Super Mario Bros. Tak. No, także... W końcu jestem szybsza. Jesteś szybsza, ach, bo ty lubisz grać szybkimi postaciami, tak. W przeciwieństwie do mnie. I boss jest na lewo od nas. Nie idziemy walczyć z minibossem, nie. O. Jak więcej będzie takich pomieszczeń, to... Czekaj. Teraz będzie tak dość niebezpiecznie. Z tego względu, że jestem za szybki, za duży i niekoniecznie wiem, co robię. Chwila, czy ja kiedykolwiek wiem, co robię, jak gram w Isaaca? Nie. Rozwalaj. Au, oberwałem. Ja ty też. Też! No super. Gro... To było... chamskie. Nie dostaliśmy. Dobra, zespawnuj się. Bo jesteś wkurzonym dzieciakiem. Czekaj. Twoje łzy mają dodatkową aurę jakąś, z tego co widzę. Nie wydaje mi się. Mi się wydaje... O! Odspawnuj się, odspawnuj się. To nie jest pomieszczenie dla ciebie. To nie jest pomieszczenie dla ciebie, szczególnie, że tu będzie za chwilę totalny chaos z jednego prostego względu. Rozwalasz wszystko, co tu jest. Jeszcze mam flopa, który niestety działa jak działa. I widzę, że... Zobacz, ptaszek jeszcze się uruchomił. To już jest w ogóle tak wspaniale. Mhm. O, tak. Widzisz to? Widzę. Szub dał. Blach. Czy my chcemy brać punching bag? To jest coś, co będzie ściągać przeciwników na siebie. A, faktycznie. Bierzemy scapegoata? Czy... Oczyszczamy... Boję się, że będzie się plątać pod nogami. Dobra, to musimy 5 pomieszczeń wyczyścić. O nie. Au, sorry. Sorry, zapomniałem, że jak strzelam, to... Nie wiem, czy to nie ja sama, ale... Nie. On na twoje nie reagował, on reagował na moje z tego, co widziałem. Kurwa... Zapomniałem o tym pomieszczeniu. Dlatego ja nie lubię grać szybkimi postaciami. Masz powód dlaczego. I wy też macie powód, dlaczego ja nie lubię grać szybkimi postaciami. Dobra. Kurde, za dużo tabletek. Glatoni! Może upgrade życia. Jeżeli to by było mniejsze od 3, to jestem w raju, bo mniejsze od 3 mamy pełne życie. Dobra. Tak. Możesz się zespawnować. Witam. Witam. I teraz jesteś chorym dzieciakiem, więc najprawdopodobniej masz albo common colda, albo nie wiem, albo po prostu tak wyglądasz. Idziemy w lewo. Rozwalaj, rozwalaj wszystko jak leci. Au. Zginęłaś. Możesz się zespawnować. A teraz jesteś... Pytanie... Odwróć się właśnie i strzelaj w dół, strzelaj w dół. O Boże! Rozwalaj, 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 zanim oni rozwalą nas. Wlazłem w creepa. Brawo, nie zauważyłem go. Dobra, cofam. Pytanie, czy się uda. Udałoby się, tylko że u góry nie było żadnego ukrytego pomieszczenia. Spoko. Dobra, idziemy w dół, bo na prawo jest podwójne ukryte pomieszczenie. Nie, nie, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ty możesz latać dookoła, tylko nie nakieruj go na mnie przez przypadek. Alleluja. Teraz tylko, że It Lives będzie to spawnował, a to jest Womb 2. Może się... Zdespawnujesz na czas walki. Albo przynajmniej na kawałek. Nie. Nie, lepiej już na całą. Na całą. Albo jesteś na całą, albo wcale, więc... Dobra. Wiecie co? Żegnaj, kostko sześciościenna. Służyłaś nam dobrze. Dzielnie. Dzielnie nam służyłaś, ale... Jak się... No, trudno. Dobra, idę walczyć. Jeszcze użyję od razu zwiększenia damage'u. Z tego względu, że mogę i to jest mile widziane, gdybym to zrobił. Okej. Okay. Jestem w miejscu, z którego nie potrafię atakować, czyli jestem pod sercem matki, na dole.
Ja nie umiem stamtąd grać, niestety. Ja umiem tylko na szerokich, że tak powiem, na szerokości piętra, pomieszczenia. Szybciej, co? I ten śmiech po prostu rozwalający wszystko. Wow, mam spirit cardsa. Kurde, wziąłem go, a ty się powinien zespełnować najpierw. Anyway, może się cofnijmy, ja wezmę tamte serducha, które jeszcze leżą, co? Bo to wygląda nieciekawie. I teraz pytanie, co będzie łatwiejsze? Isaac czy szatan? W sumie do Isaaca jest łatwiej dojść. A, tu nie wezmę, kurde. Do Isaaca jest łatwiej dojść z jednej strony, a z drugiej strony szatana jest łatwiej pokonać. Dobra, idziemy do góry. Jak zginiemy, to trudno. Tak czasami też musi być. I tak już dostaliśmy Eden Tokena, więc to tam mniejsza z tym. Idziemy do góry. Do katedry, moi drodzy. A właśnie, zapomnielibyśmy. O, Curse of Darkness. W lewym górnym rogu znajduje się Seed tego rana. Jak chcieliście, to go macie. O, w mordę. Co, sklonować się? Poczekaj. Jak tylko anielskie płody pokonam i zobaczymy, co one wyrzucą jako nagrodę. Klucz. Dobra, możesz się spawnować. Zabierzesz mi spirit cardsa, ale ty masz urwaną głowę. Jezus, jeszcze straszniej niż poprzednio. O, w mordę. Tego się nie spodziewałem. Ja też. Speed downgrade. A, dobra. A to jest akurat dla mnie. Dość dobry. Nie spałem się. Dobrze, bo to się może źle skończyć. To się może bardzo źle skończyć. Ze względu na to, że to jest The Hound. Nie robię przecież. A wiadomo, że The Hound to jest bardzo miły przeciwnik. O, fajnie. Który szybko ginie. Możesz się zespawnować, bo nawet jeżeli zginiesz... O, oboje świecimy. To akurat przydatne. Tak, to akurat to każda postać świeci. O, miłe pomieszczenie. Proszę. Kurde, moglibyśmy... O, dobra. Może być. Przynajmniej dałaś serce. Zginęłaś i dałaś serce. Piękne oświetlenie. Zawsze to powtarzam, kiedy jest Curse of the Darkness i zawsze chyba powtarzać będę, że ta gra ma niezwykłe oświetlenie. Jeżeli o to chodzi. Ma bardzo... I bardzo się cieszę, że zrezygnowali z tego silnika... Wiadomo, tego podstawowego silnika Isaaca. Dobra, idziemy walczyć z Isaaciem. Ty raczej się nie będziesz spawnować, tak mi się wydaje. Bo ty nie ogarniasz walki z Isaaciem tej nowej. Gdyby ta walka była taka jak w oryginalnym Isaacu, to zapewne byś spróbowała mi pomóc, ale na tą chwilę to jest samobójstwo, żebyśmy my to próbowali, bo nie. Au, oberwałem. Ale raz mogę oberwać. W sumie więcej niż raz mogę oberwać, a teraz jeszcze będę zostawiał creep. A, tylko że Isaaca ten creep nie dotyczy z prostego względu. Ta mała cholera lata. Nienawidzę cię, wiesz? Najprostsza rzecz, walka z sobą, jest tak wkurzająca ze względu na to, że kombinujesz. A ja też kombinuję za bardzo i przekombinuję w końcu. Well, Isaac... dobra, w dół i... Dobra. Nie próbuj swoich tanich sztuczek, mały skurczy byku. Nie mogę oberwać ani razu. Więc zdechnij, dziękuję. Uff, możesz się zespawnować. Jeszcze zobaczymy, co nam gra na końcu da. Masz nieco nam głowę. Nie fajnie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Pierwszy raz graliśmy w koopie, tak de facto przez dłuższy czas i no tak jak widzicie, powiodło się nam.
Więc trzeba powiedzieć, mogę powiedzieć jedno, nie wiem czy ty to odczułaś, ale co-op jest trudniejszy na normalu, bo trzeba, trzeba racjonować te życie. Bo tak naprawdę ty polegasz tylko i wyłącznie na tym życiu, które posiadam ja jako główny gracz. I jesteśmy karani zarówno za twoje błędy, jak i moje. Tutaj chodzi o deal z szatanem i podobne. No, także... Słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle w tym ranie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że tobie się podobał. O tak. No i tak, to by się bardzo podobał, widzę. I cóż, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Zachęcamy do komentowania i oceniania tego materiału wideo, ponieważ wasza ocena i wasz komentarz pomaga przy tworzeniu kolejnych materiałów z tej, nie tylko z tej gry. A jak na razie dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Żegnam was, ja Macintosh i... Ja. Także na razie, cześć.